19 kwietnia 1943 roku wybuchło w getcie warszawskim powstanie, które zakończyło się po 28 dniach walki straszliwą klęską powstańców. Mimo, że od tamtych wydarzeń minęło 80 lat, ciągle przytłacza ogromem ludzkiego cierpienia i ogromem ludzkiego okrucieństwa. Getto w Warszawie zostało utworzone przez władze niemieckie w październiku 1940 roku i szybko stało się piekłem pośrodku miasta. Szczególnie okrutny los spotkał tam żydowskie dzieci. W kwietniu 1941 roku mieszkało w nim około 450 tysięcy osób, w tym niemal 50 tysięcy dzieci w wieku szkolnym i około 35 tysięcy poniżej 7 roku życia. Tysiące ludzi stłoczonych na niewielkiej przestrzeni żyło w niezwykle trudnych warunkach. W jednej izbie mieszkało zazwyczaj kilkanaście osób. Dzieci z warszawskiego getta umierały tysiącami. Niedożywione, skrajnie wychudzone, bardzo często chorowały. Były tak głodne, że jadły wszystko, co wpadło w ich ręce. Marysia Shapiro, dziewczynka ocalała z getta, napisała w swoich wspomnieniach. Dzieci cierpiały straszny głód. Leżały na ulicach szeregami martwe dzieci i żywe. Dzieci, które żyły, wołały, żeby dać im chleba. Ale nikt na to nie zważał, bo każdy chodził głodny. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo ma. Tam, gdzie głód i nędza i głód, Młodszym mieszkańcom getta brakowało też ciepłych ubrań. Zwykle chodzili oni w łachmanach, bez butów. Przez to zdarzało się, że zamarzali na ulicach. Mali Żydzi żyli z żebractwa, szmuglowania lub tego, co udało im się ukraść. Dzieci stawały się też często ofiarami niemieckiego bestialstwa i okrucieństwa. Podczas wielkiej akcji likwidacyjnej, rozpoczętej w 1942 roku, tysiące dzieci każdego dnia wsadzano do pociągu na Umschlagplatzu i wieziono na śmierć. Kiedy w 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim, na jego terenie pozostało już niewiele dzieci. Wśród nich była 11-letnia Krysia Budnicka. W czasie powstania w getcie ukrywała się wraz z rodzicami i innymi krewnymi w prowizorycznym bunkrze. Niemcy systematycznie podpalali budynki w obrębie getta. Bunkier stał się dla ukrytych tam ludzi śmiertelną pułapką. Rodzina Krysi schroniła się wówczas w kanale. Krysia wspomina. Najgorsze było jednak to, że Niemcy szybko się zorientowali. Co jakiś czas wrzucali więc pod ziemię na chybił bomby gazowe. Wtedy musieliśmy natychmiast z powrotem uciec do naszego bunkra. Bunkier ten został wykryty przez Niemców we wrześniu 1943 roku i wtedy też rodzina Krysi kanałami ewakuowała się na stronę aryjską. Niestety zginęła cała jej rodzina. Powstanie w getcie upadło. Wielowiekowa obecność Żydów na terenie Polski, a także naszego miasta przeszła do historii. Dzisiaj w Sanoku nie spotkamy dawnych żydowskich sąsiadów. Nie zostało też po nich zbyt wiele pamiątek. Mimo to pamięć o nich ciągle trwa. W naszej szkole od wielu lat bierzemy udział w akcji Żonkile, upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim. Chcemy bowiem zachować pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach, mając nadzieję, że nigdy więcej się nie powtórzą. I aby rzeczywistość, na którą mamy wpływ, nigdy w niczym nie przypominała tamtej, sprzed 80 lat.